Dzień dobry. Mam na imię Łukasz. Albo nie, Krzysiek. Sorry, Łukasz. I opowiem wam dzisiaj o szosie. To jest nasza szosa. I powtarzaj za mną, byle dykcyjnie. A po suszy szosa sucha. A po suszy szosa sucha. I byłoby w porządku, gdyby nie tumany kurzu, które się nad szosą suchą unoszą. Tak, tematem będzie, jak wysuszyć film, jak wysuszyć negatyw, o, tak będzie bardziej uniwersalnie, jak wysuszyć negatyw, żeby nie było na nim kurzu. W szczególności materiał dedykowany wszystkim fotoamatorom, którzy podobnie jak ja mieszkają w bloku i nie narzekają na nadmiar miejsca. I to będzie też przedstawienie po części mojej historii i sposobu, w jaki doszedłem do pewnego rozwiązania, do którego stosowania chciałbym dzisiaj was zachęcić. Ale od początku. Zacznę od tego, że negatyw nie jest wege. Matko, negatyw nie jest wege. No jak negatyw może nie być wege, skoro dzisiaj wszystko chce być wege? Nawet mój telewizor chce być wege, a negatyw nie jest wege? No i w ten sposób być może sprawiam, że część odbiorców materiału przerzuci się z analogu na cyfrówkę. Trudno. Powierzchnia negatywu jest pokryta materiałem światłoczułym. Od tej, powiedzmy, bardziej matowej strony ten materiał światłoczuły wraz z substancjami pomocniczymi musi być w czymś zawieszony. Co stanowi ową matrycę? Otóż niezastąpiona, do dzisiejszych czasów niezastąpiona, okazała się żelatyna. A jakie są właściwości żelatyny? Wiedzą ci, którzy mieli kiedyś z nią kontakt. Czyli wilgotna żelatyna lepi się jak cholera. Lepi się do niej także kurz. Wobec czego, jeżeli taki negatyw po wypłukaniu zawiesimy sobie byle gdzie, w pokoju, w łazience, to na koniec dnia otrzymamy odbitki, na których będzie widać mnóstwo malutkich kropeczek albo malutkich kropeczek przeplatanych wężykami, a jeżeli mamy pecha, to taki duży kurzowy wężyk osiądzie gdzieś na ustach albo na oku osoby, której robiliśmy zdjęcie, i wówczas potrzeba wirtuoza, który w programie graficznym wyretuszuje taki artefakt. Wobec czego należy zadbać o środowisko, w którym będziemy suszyli nasze negatywy. I pierwszym bardzo często stosowanym sposobem jest stworzenie łazienkowej parówki. Czyli zamykamy łazienkę, wstawiamy do środka garnek z gorącą wodą. Ja wrzucałem kuchenkę, przenośną kuchenkę indukcyjną, na to gar z wodą, gotujemy. No i powietrze wysyca się parą wodną, a tak naprawdę to ta para za chwilę zamieni się w miliardy malutkich kropeleczek, które to połączą się z kurzem, sprawią, że będzie cięższy, wobec czego osiądzie na ścianach, na podłodze, na różnych przedmiotach, ale już dłużej nie będzie się unosił w powietrzu. No i w tym momencie możemy startować z suszeniem negatywu. Wieszamy go w takiej zaparowanej łazience na przykład. I no faktycznie metoda jest dosyć skuteczna, natomiast nie eliminuje w 100% osiadania kurzu na powierzchni. Zawsze coś tam się znajdzie. A poza tym, ile można słuchać? Kiedy wyjdziesz z tej łazienki? Jesteśmy rodziną. Ja muszę wejść. Znacie? Znacie. Więc okej. Szukałem innego sposobu. Takie sposoby istnieją. I skoro nie możemy
adoptować całe łazienki, to może zbudujmy sobie taką mikrołazienkę, czyli taką komorę do suszenia, tak? Wówczas zawiesimy negatyw w takowej komorze. Będzie on oddzielony od zewnątrz ściankami. Będziemy do środka podawać powietrze. Negatyw będzie się suszył, a kurzu nie będzie dlatego, że to powietrze, zanim dostanie się do środka komory, przejdzie przez filtry, na których zatrzymają się cząsteczki kurzu. Proste? Proste jak drut. Ale pomyślałem sobie, że zbudowanie takiej komory to też jest zajmowanie miejsca. I zacząłem szukać innego sposobu na to, aby wysuszyć negatyw. Żeby to zrobić w sposób lekki, łatwy i przyjemny, a przede wszystkim taki, który nie będzie zajmował miejsca. No i wymyśliłem takie urządzenie. Może inaczej, nie wymyśliłem samego sposobu, tak? Ale zaadoptowałem to, co miałem w piwnicy, żeby zbudować takie urządzenie, które za chwilę Wam pokażę. To moja suszarka do negatywów. Poznajecie ten kształt? Jasne, że poznajecie. No może nie wszyscy, ale ci bardziej dinozaurowaci jak ja doskonale poznają kształt koreksu krokus. Bo takiego krokusa używam na co dzień, bo takimi krokusowymi rolkami dysponuję. Wobec czego pomyślałem, że zrobię sobie system kompatybilny z koreksem, którego używam na co dzień. Tak, to urządzenie służy do suszenia negatywów na szpulach z koreksu. Jak się do tego zabrać? Ano po wypłukaniu filmu, po wylaniu wody z koreksu, pozwalam takiej szpuli troszeczkę obcieknąć. Potem robię parę ruchów srachciach, pierdziach w różne strony. Rozumiecie, siła odśrodkowa. W ten sposób też pozbywam się sporej ilości wody znajdujących się na negatywie i na tej szpuli. A potem wsadzam ją do środka, do tego urządzenia. Bo urządzenie pozwala na to, aby jednocześnie wysuszyć dwie takie rolki. Jak zbudowane jest to urządzenie? Otóż kawałek obudowy, w środku zasilacz, mniej więcej 100-watowy, układ termometru, taki moduł termometru możesz sobie kupić na dowolnym portalu aukcyjnym za parę groszy oraz układ, który reguluje moc podawaną do grzałki, która powoduje, że proces suszenia przebiega szybciej. Grzałki. Brzmi ładnie, ale de facto grzałka to żarówka. Do tego wrócę. Powiedzmy sobie w dwóch słowach, od czego zależy wydajność procesu suszenia. Po pierwsze, zależy od przepływu. No, w tym przypadku czynnikiem suszącym jest powietrze, wobec czego zależy od przepływu powietrza. Ja ten przepływ wymusiłem za pomocą takiego małego wentylatorka, który zasysa powietrze z zewnątrz. Powietrze z zewnątrz wchodzi do komory tymi tutaj wyciętymi otworami. Za otworami na obrzeżu i szczelnie wklejone do środka jest filtr HEPA. Filtr, który zatrzymuje kurz, wobec czego
powietrze wewnątrz jest już tego kurzu pozbawione. To po pierwsze. Po drugie, najlepiej by było, gdyby w środku przepływ powietrza był jak najbardziej burzliwy. To znaczy, żeby masa powietrza wcisnęła się we wszystkie zakamarki, no co również poprawia proces suszenia. Wobec czego wewnątrz, prostopadle do tej ścianki, tu mamy trochę to przerysowane, ale zainstalowałem drugi, mniejszy od tego wentylatorek, który powoduje, że powietrze, które wchodzi do tej komory, zostaje zawirowane. Zyskuje w ten sposób, po pierwsze, wzmożony ruch powietrza, ten burzliwy przepływ, o którym powiedziałem, że jest bardzo ważny, oraz lepszą dystrybucję temperatury. No właśnie, a skąd w środku bierze się temperatura? No, temperatura jest. Natomiast można w jakiś sposób podnieść temperaturę wewnątrz. Ja to zrobiłem za pomocą takiej halogenowej, 12-woltowej żaróweczki o mocy 40 W. Sposobem na uzyskanie określonej temperatury jest zastosowanie takiego regulatora, który może podawać większe albo mniejsze napięcie na żarówkę. Większe napięcie podawane na żarówkę to większy przepływ prądu, stąd rezerwa mocy na zasilaczu oraz więcej ciepła oddawanego do otoczenia. Czy wiesz, jaka jest wydajność takiej żarówki? Jaka jest sprawność takiej żarówki? No, sprawność to 100%, ale pytanie, jaki procent energii dostarczanej do żarówki zamienia się w ciepło, a jaki procent zamienia się w światło? Wiesz? Wrzuć do komentarzy. Wobec czego mamy układ, który jest mały, wygodny, suszenie zajmuje około powiedzmy 40-50 minut i zachęcam do budowy takiego układu. Nie podaję wielkiej ilości szczegółów technicznych, mogę powiedzieć tylko, że rozwiązanie się sprawdza i takie materiały, które wysuszyłem w tym urządzeniu, spokojnie nadają się do skanowania, ponieważ i tutaj mała taka retrospekcja. Przypominam sobie, że jako dziecko chodziłem do fryzjera i zawsze, teraz już nie chodzę, zmieniłem fryzurę od pewnego czasu, więc daję sobie radę sam, tak, to tak na marginesie. I pamiętam, że jako dziecko zawsze taki uśmiech na twarzy wywoływał rząd kobiet siedzących pod ścianą w takich kloszach nad głową, gdzie utrwalały sobie fryzurę typu baran, bo wtedy ten baran na głowie był bardzo modny. A po co siedziały pod tymi kloszami, pod tymi suszarkami, tak? No, żeby temperatura miała wpływ na białko, bo włosy to też białko przecież, i żeby one się, powiedzmy, skręciły i utrwaliły swój kształt. No więc pytanie jest takie, czy po wysuszeniu taki negatyw wyjęty z urządzenia i wyciągnięty z rolki nie będzie przypominał właśnie takiego loku, co by sprawiło, że niemożliwe będzie jego przeskanowanie, bo wszak większość z nas używa skanerów. No nie, jest całkiem w porządku. Ja dbam o ten materiał po wysuszeniu w taki sposób, że wkładam go do takiej foliowej torebki z zapięciem strunowym. Potem przed samym skanowaniem otwieram szpulę, zdejmuję z niej negatyw i daję mu się troszeczkę odprężyć i w sumie
No faktycznie, jeżeli suszysz metodą tradycyjną, takie wyprostowane negatywy, zwisające za przeproszeniem, swobodnie, to otrzymujesz płaskie odcinki, które łatwo wkładać do ramki skanera. W tym przypadku te odcinki nie są idealnie płaskie, one są leciutko zakrzywione, natomiast absolutnie nie jest to żadna przeszkoda i uważam, że korzyści płynące z zastosowania tego typu suszenia zdecydowanie kompensują ten lekki, powiedzmy, wysiłek związany z minimalnie utrudnionym wsadzaniem materiału do ramek skanera. Jeżeli kogoś będą interesowały szczegóły techniczne, pytajcie, może wrzucę parę zdjęć. Natomiast nie jest to celem materiału, to nie ma być poradnik na temat tego, jak zbudować sobie taką suszarkę, to ma być inspiracja. Jeżeli ktoś ma jakieś zdolności techniczne, to mu wystarczy, a jeżeli chcielibyście faktycznie więcej szczegółów, dajcie znać. No i dajcie znać oczywiście, jakbyście chcieli, żebym miał na imię w następnym odcinku, bo na to macie wpływ. Nie macie za bardzo wpływu na jego treść. Ja już mam pomysł, o czym będzie następny odcinek. I następny odcinek będzie o aparacie Lubitel. Nie będzie to instrukcja, jak wkładać błony do aparatu Lubitel 166B czy W, w zależności od tego, czy znasz rosyjski i wiesz, że B to W. To będzie film, który pokaże, ile można wycisnąć z takiego aparatu i jak można go przerobić, żeby uzyskać funkcjonalności, które nie były przewidziane przez producenta. Wobec czego do zobaczenia przy następnym odcinku. Wypadałoby na koniec podziękować sponsorom i tak, używam sprzętu, mikrofonu Cichy Szmer, używam oświetlenia Jasny Cień, no i kręcę materiały kamerą Cienki Kadr. Także jeszcze raz dziękuję sponsorom i trzymajcie się.